Tarnobrzeg pamiętał o 80. rocznicy powstania warszawskiego. Z tej okazji na placu Bartosza Głowackiego mieszkańcy miasta utworzyli żywy symbol Polski walczącej. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. W tym roku minęło 80 lat od tego wydarzenia, a Tarnobrzeg o tej rocznicy nie zapomniał. Obchody tego wydarzenia miały miejsce na placu Bartosza Głowackiego, gdzie utworzono żywy symbol Polski walczącej. Jest to pomysł niezwykły, wyjątkowy, zapożyczony, szczerze mówiąc, trochę z Warszawy, gdzie odbywa się co roku takie tworzenie żywego symbolu Polski walczącej. Jest to kreatywne i myślę takie zupełnie inne, trochę innowacyjne podejście do patriotyzmu. Pokazuje, że jesteśmy razem, że wspólnotowo możemy stworzyć coś kreatywnego, coś co obudzi w naszych sercach właśnie tego ducha patriotyzmu, ale też będzie to pokazane właśnie w sposób inny, niestandardowy. Do akcji włączyło się wiele środowisk i organizacji. Bardzo wiele organizacji zgłosiło taki akces od razu po tym, jak tą akcję ogłosiliśmy. Byli to kibice Siarki na przykład, był to 3 Batalion Lekkiej Piechoty, który chętnie włączył się do akcji i też postawił swoje stanowisko. Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Harcerstwo i naprawdę bardzo wiele, wiele mieszkańców, którzy entuzjastycznie odpowiedzieli właśnie na taką formę świętowania tej rocznicy. Żywy symbol Polski walczącej gotowy był o godzinie 17, tak zwanej godzinie W. Wtedy też w mieście rozległ się minutowy dźwięk syren alarmowych. Oddano hołd walczącym w powstaniu. Po tym wszyscy przeszli przed pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie wspólnie został odśpiewany hymn państwowy, a następnie głos zabrał prezydent miasta Łukasz Nowak. Okrągła 80. rocznica powstania warszawskiego stała się dziś powodem naszego wspólnego spotkania na naszym miejskim placu Bartosza Głowackiego. Cieszę się, że to wydarzenie i chęć uczczenia pamięci tej ważnej daty zgromadziło nas tak licznie w legendarnej godzinie W. Akcja, którą dziś przygotowaliśmy wspólnie z Wami wszystkimi, z mieszkańcami naszego miasta, miała być wyrazem integracji naszego społeczeństwa w ważnym momencie rocznicy. Tak się stało. Odpowiedzieliście na nasze zaproszenie bardzo, bardzo entuzjastycznie i przybyliście, by utworzyć żywy symbol Polski walczącej. Jesteście tu, mając w pamięci największy zryw narodowy podczas II wojny światowej, który dokonał się w Polsce, w naszej stolicy, w Warszawie. I za to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Poległym chwała, wolność żywym. Niech płynie w niebo gromki śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Cześć i chwała bohaterom. Obchody zakończyły się wspólnym patriotycznym śpiewaniem.